No elo wszystkim. W dzisiejszym filmie postanowiłem, że zrobię kompilację większości filmów, które nagrałem na temat Paliona. Pamiętajcie, by zostawić suba oraz lajka oraz kliknąć to wspieranie, ponieważ hype mi się zawsze przyda. No i życzę wam miłego oglądania. Palion jest najbardziej żałosnym youtuberem, jakiego przez ostatni czas widziałem i zaraz zobaczycie dlaczego. Te miniaturki, te tytuły i to jego zachowanie na filmie sprawia, że mam ochotę zrzucić się ze schodów. Ale przecież to na pewno nie jest takie złe, na pewno tylko przesadzasz. Nie, nie przesadzam. Zobacz sobie na to i na to i powiedz mi, że cię nie wykręca oraz że nie chcesz sobie niczego zrobić. Kontent oczywiście jest podany z zagranicy, no ale to nie jest nawet mój punkt w tym filmie. Chciałem tylko wam pokazać, jakim kurwa cringe'em jest Palion i dlaczego nie powinniście go oglądać. Ten youtuber ma najgłupszą widownię, jaką sobie tylko możesz wyobrazić. Zaraz zobaczysz dlaczego. Kliknij dwa razy w ekran oraz zostaw suba i zobaczysz, co się stanie. Więc tak, nagrałem film na Paliona i odzew pod tym filmem był całkiem w porządku, no obejrzało go trochę osób. Aczkolwiek to nie jest to, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy. Przeczytamy sobie jednak parę komentarzy pod tym filmem i zobaczycie po prostu, jaką upośledzoną widownię ma Palion. Ale zanim to zrobię, chciałem ci powiedzieć, że jeżeli klikniesz w link, który znajduje się w przypiętym komentarzu, dostaniesz darmowe 5% podczas doładowania na Keydropie, więc polecam sobie sprawdzić. To myślisz, że Palion jest fajnym youtuberem, klika tutaj. Jestem pewien, że ten wynik jest nieporównywalny do mojego, więc na pewno masz rację. Zbieramy dla ciebie na słownik ortograficzny. Ty, bo ja naprawdę teraz nie rozumiem, kurwa, czy to miał być jakiś nieśmieszny żart, bo ja nie widzę, żebym popełnił jakikolwiek kurwa błąd ortograficzny. Przestań obrażać innych youtuberów. No w sumie to nie przestanę. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć. Palion dalej nie przestaje. Zaraz zobaczysz dlaczego. Kliknij dwa razy w ekran oraz zostaw suba i zobaczysz, co się stanie. Więc tak, pamiętacie, kiedy powiedziałem to? To Palion przynajmniej, z tego przynajmniej co mi się wydaje, nie katował tej pięknej gry nazwanej Minecraft. Okazuje się, że byłem w całkowitym błędzie i Palion jednak kurwa również katuje niestety tą piękną grę. Wystarczy, że patrzę tylko na te miniaturki i już mi się kurwa robi po prostu smutno. Naprawdę, dlaczego polski YouTube się musiał stoczyć aż do takiego stopnia? Z tego co widzę, nie ma absolutnie żadnego ratunku dla Paliona. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Palion nagrał kolejną piosenkę. Zaraz zobaczycie jaką. Kliknij dwa razy w ekran oraz zostaw suba i zobaczysz, co się stanie. No i zapraszam was na stronę Diablo, która znajduje się w przypiętym komentarzu. Więc tak, Palion, czyli mój ulubieniec oraz ulubieniec wszystkich pięciolatków, postanowił, że nagra kolejną piosenkę, ponieważ dlaczego k***a nie, no wyświetlenia się zgadzają, to nagrajmy kolejną k***ą piosenkę. I słuchajcie widzowie, skomentowałbym wam tą piosenkę na podstawie samego trailera już teraz, ale szczerze mówiąc, wolę po prostu poczekać do momentu, aż Palion zrealizuje całą swoją piosenkę i wtedy będzie można się z niej pośmiać, no bo nie oszukujmy się, Palion k***a no, nie potrafi robić tych piosenek, więc to będzie po prostu dobry materiał na film, także no Palion, czekamy. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć. Zostawcie suba, bo wbijamy 100 koła. Nie będę takiego debila subskrybować. Ale ty też nie umiesz nagrywać piosenek. No to chyba dobrze dla mnie, co? Bo w sumie to ja nie chciałbym nagrywać takich piosenek jak na przykład Palion, co nie? No zobaczcie na tego człowieka. I powiedzcie mi, czy ktokolwiek powinien brać z niego przykład. Pluję na ciebie i na ten twój idiotyczny kanał. Idiotyczny pisze się przez i, jakby jakimś cudem ktoś tego nie wiedział. A po drugie, ja pluję do twojej mamy. Doskonale wiesz gdzie, kiedy i jak. Ej, co ty mówisz o Palionowa? Palion nagrywa fajne piosenki. Powiedz mi proszę, ile masz lat? 8? 10? A może i 6? W sumie to nikt tak naprawdę nie wie, ile lat mają widzowie Paliona. Ale na pewno nie więcej niż tyle, co powiedziałem. RSIT jest dziwny, bo hejtuje prawie wszystkich youtuberów w Polsce. I żałuję, że nagrywasz, debilu. Dobrze, piernik 1, 2, 3. Wezmę twój komentarz do siebie i na pewno się nim zainteresuję. Oraz wezmę to pod uwagę. Zamknij mordę, ja mam 11 lat, a brat ma 17 i też go ogląda. A, i ty nie umiesz robić piosenek. Co do piosenek, jak już mówiłem. A co do twojego brata, który ma 17 lat, to bardzo mu współczuję, że ojciec nie zdołał go po prostu wychować i nie powstrzymał go przed tym, żeby oglądał Paliona. Spierdalaj i po pierwsze 9-latków, a nie 5-latków. Ale w sumie to też. Wiecie co jest najlepsze? Że ja sobie lubię pożartować z tym, że go oglądają 6-latki. Ale kiedy widzę komentarze, że ktoś mówi, że ma 9 lat, a nie 5, to jest po prostu... To jest genialne. Ty debilu, jak jesteś taki mądry, to nie hejtuj Paliona. Tak cię nienawidzę. Moje drogie dziecko, spokojnie wdech i wydech. Jeżeli tak naprawdę byś ty był mądry, to byś nie oglądał Paliona, tylko byś subskrybował ten kanał w tym momencie i byś oglądał moje filmy do samego końca, rozumiesz to? Dobra, zamknij p***e i chuja. Słuchaj mnie uważnie, drogie dziecko. Nie wiem, czy ci o tym twoja mama mówiła, ale ja w sumie jej zamykam tą pierwszą rzecz, tą drugą rzeczą. Może następnym razem da ci o tym znać. A no tak, i jeszcze powiedz jej, żeby się przygotowała, bo
dzisiaj do niej wbijam wieczorem. Ale ty jesteś strasznym człowiekiem. Nagraj coś, a ja ciebie też będę tak obrażać. I tym podobne. Ja ciebie zgłaszam. Za obrażanie youtuberów jest mandat, a Palion to fajny youtuber. A ty? A ja to w sumie jestem geniuszem, jestem najlepszy, wiesz jak to jest. Nie muszę ci mówić nawet kim jestem. Wszyscy już to wiedzą. Chłopie, ty jesteś chory psychicznie, komentujesz jakie to wszystko jest słabe, a sam nic genialnego nie nagrasz. Ty byś sam spróbował nagrać coś fajnego, a nie. Moje drogie dziecko, nie wiem czy sprawdzałeś mój kanał, ale jest on pełen zajebistych filmów, dlatego powinieneś go zasubskrybować, ponieważ zasługuje na tego twojego subskrybera, wiesz o co chodzi? Powinieneś zasubskrybować w tym momencie, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dla takich genialnych filmów naprawdę warto subskrybować. A ci nie przeszkadzają te komentarze? No bo może niektórzy lubią Paliona, a to ty jesteś jakiś hater, czyli debil. Słuchaj mordo, ja tych komentarzy w ogóle się nie boję. Tak naprawdę, tworzycie mi content za darmo. Dzięki wam, mam po prostu co nagrywać. No co mogę powiedzieć? Jesteś debilem. O nie, i co ja teraz poradzę? Jakieś 10-letnie dziecko nazywało mnie debilem. To już jest chyba koniec, widzowie. Nie dam sobie po prostu z tym rady psychicznie. Mówisz tak, bo sam jesteś słabszy i mu zazdrościsz. Czego ja mam mu zazdrościć? Takich 10-letnich przygłupów jak ty? Powiedz mi szczerze. Czego ja mam kurwa mu zazdrościć? Człowieku, ty jesteś nikim i nigdy nie wbijesz tych 200 tysięcy subów. A nawet jak wbijesz, to i tak jesteś nikim, człowieku. Siedzisz w tej czapce i masz co jak jakiś Co, nagrasz o mnie coś na TikToka albo shorta nagrasz? Myślisz, że co tobie to da? Żenujący jesteś, człowieku, naprawdę, ogarnij się. Ta maseczka, mimo że jest to najtańsza maseczka, która występowała, wiadomo kiedy, nie chcę tego mówić, i tak kosztuje więcej niż ten twój cały telefonik, na którym to pisałeś, rozumiesz to? To ty jesteś tutaj nikim. A co do 200 tysięcy subskrypcji? Ludzie, wbijajcie 200 tysięcy subskrypcji, żeby pokazać takim przygłupom, kto tutaj jest na górze. Ty walony śmieciu, Palion ma swoją pasję, debilu. Jesteś porąbanym organizmem, który nie ma czasu oraz twórców, którzy są lepsi od ciebie, debilu razy milion. Będę z wami szczery, nawet nie mam pojęcia co oni tutaj powiedzieli. Napiszcie w komentarzu o co chodzi, jeżeli wiecie, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Palion to robi z pasji i przyjemności, bo on to lubi, a ty go hejtujesz. A Palion się stara z każdą piosenką. Jesteś niefajny, my lubimy oglądać Paliona i jego piosenki. Jesteś tragicznym youtuberem, a ja mam 8 lat, a nie 5, więc jesteś frajerem i głupkiem. A 5-latki nie oglądają Paliona, debilu, a na live ze Skyblock były donaty i tak pisało, że ktoś już go ogląda od chyba 10 lat. Pisze z mamy telefonu śmieciu zawalone, a ty byś gorszą zrobił piosenkę. Czy ja coś tutaj muszę dodawać? To jest dosłownie taki przeciętny widz Paliona. Wiecie, z czasem mu w sumie współczuję, że takie dzieci go oglądają, bo w sumie no mi by psycha siadła, jakby mnie takie przygłupy oglądały, naprawdę. Debilu, ja cię już raz obejrzałam, jest to mój pierwszy raz jak cię obejrzałam, a już się wkurzyłam, że chciałabym ci przywalić tak w łeb. Palion jest od ciebie lepszy i nagrywa najlepsze piosenki i jest od ciebie mądrzejszy, bo ty jesteś głupi jak takie buty spod sklepu. Te komentarze się chyba nigdy nie skończą. Ja cały czas scrolluję i widzę coraz lepsze komentarze. Hejtujesz mojego ulubionego youtubera, to lepiej spadaj, bo to, że on jest dla ciebie głupi, nie znaczy, że musisz mówić to na cały internet. Zachowaj to lepiej dla siebie, bo inaczej dostaniesz w łeb i... No i chyba nie dowiemy się, co się dalej stanie. Jeżeli dotarłeś do końca filmu, to napisz po prostu, które roasty ci się najbardziej podobały, no bo w sumie całkiem sporo ich było, więc możesz coś na ten temat napisać od siebie. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich kompilacji, to pamiętajcie, by zostawić suba oraz lajka oraz kliknąć to wspieranie, ponieważ hajs mi się zawsze przyda. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.